No dobra, sprawa kościoła i fanatyków została wyjaśniona, a my tymczasem udajemy się do drugiej stacji metra, bo jak wiemy, czy tam jakimś drugiego wejścia, po jednej stronie metra okazało się, że ludzi trzymają w słoikach. Więc teraz stwierdziliśmy, że może spróbujemy z drugiej strony, może coś więcej się dowiemy. Zobaczymy. No ja jestem pozytywnie nastawiony, ale to się jeszcze okaże, co tu będzie. Mnie najbardziej dziwi, że tu w ogóle pracują te wszystkie urządzenia, znaczy wszystkie, no całkiem sporo chyba ich pracuje. Będzie tu obcy? Bo w innym miejscu na mapie, w takim miejscu jest obcy. No, jak to działa, że tu tutaj wiecie, prąd, tu ten. Patrzcie jaka baza. Wygląda jak więzienie jakieś. Choby więzienie. Musimy się skradać. Nie zauważył kolegi, na szczęście, że leży. Nie wzbudziło to w nim żadnych podejrzeń. Bardzo mi się to podoba. Tak powinny być gry robione. Stój, bo muszę cię uderzyć. Naprawmy sobie tą broń, bo nam się zaraz rozpadnie. Wszystko jest lepsze niż bieganie. No, biegania ja nie lubię. A najgorsi są ci biegacze, co tak bardzo dużo biegają. Jezu, jak oni strasznie wyglądają. Tacy chudzi są. Jakby normalnie z obozu wyszli. I to nie takiego wakacyjnego. All right, Eleanor, I'm inside. Where do I go? Find an entrance and get inside the station. Najlepsze są te wszystkie biegi. Szeryf, dzięki za słupka. Że musicie zapłacić tam, nie wiem, 200 zł, czy ile, czy stówę, żeby w nich wziąć udział. I każdy dostaje, kurde, medal z czekolady. Za uczestnictwo, za dobiegnięcie do końca, nie? Później jak se podzielicie długość trasy przez czas maksymalny, to właściwie moglibyście iść przez całą trasę i tak byście dostali medal z czekolady. Nie wiem, jaki jest w tym, znaczy skąd się wzięła moda na takie. Trochę to jest takie lamerskie dla mnie. Rozumiem, że można sobie pobiegać, kurde, ale biegać w takich zawodach, maratonach, po to, żeby przegrać i przegrać. I'm inside. Over. What do you see? Some kind of device. It looks radioactive. It's glowing. Patrzcie, co znaleźliśmy. O, fuck, idźcie, koleś. I think I'm starting to piece this together. O, fuck. All right. Find whatever documents you can. O, fuck. Ono mówi, że to jest radioactive. O, i już Pieces Together łączy.
Find document M2. A skąd on wie, że tu jakiś dokument będzie M2? Skąd oni to wiedzą? Wyjście mi to powiedzcie. O ja. Ty naprawdę mam tam iść? Nie no chyba. O kurde, ajajajaj, a mi życie spadło. Widzieliście? Od samego patrzenia na to. Chyba znaleźć te dokumenty, co nie znaczy, że mam tam wpaść. O fuck, mam tu zejść? Wolałbym nie. Nie wiem, powiedzcie mi, czy to mi zaznacza, że ja mam tam iść po te dokumenty, czy to mi tak po prostu zaznacza? Wydaje mi się, że tak po prostu. O, tak, rzeczywiście tu są. I have two folders of reports and instructions. But I also have a problem. It sounds like they locked the door. I can't go back that way. One moment. Tyłem idziemy przez kanały i już to widzę. There's a way out. You should see a hallway in front of you. Then a maintenance access to a tunnel that leads outside. I don't know what's in there, but according to this blueprint, you should be able to get out. I'll give it a try. Dobra, rzuciłem w to kamieniem, tak chciałem na wszelki wypadek zobaczyć. Ah, god damn it! What? What's going on? Dear Lord, this place is full of corpses, mountains of them. What happened here? What did they do to these people? Who were they? Hush! Calm down! Just get out of there and send those documents over. Then we can figure out what that place is and whose corpses those are and add them to the list of the corporation's victims. Ciekawe, o jaką korporację chodzi. I czemu my musimy siedzieć na tej wyspie, a inni przez radio z nami gadają? Jesteśmy w lodowcu chyba. Jezu! Lodowiec Platon. No nieźle. Send the documents to Eleonora. No okej. To jest to, skąd ja przyszedłem, nie? No nie wiem, zobaczmy. Co? Jak stąd wyleźć teraz? Który tu jest jeszcze bardziej w dół. Może tędy. W górę to mi się wydaje, że bardziej do wyjścia, nie? O, w dół to jakieś jaskinie. Który to jest rzeczywiście lodowiec. Ale mi temperatura spadła. Jak to w górę, w dół? No nie, ziemia jest płaska, tylko kurde. Chłopie, chyba widzisz, że jest i góra, i dół tutaj, nie? Czyli mogłem iść tunelem w dół, albo mogłem iść tunelem w górę, no czego nie rozumiesz? Nie szukaj dziury w całym, nie musi być ziemia płaska, żeby była i góra, i dół.
Czytałem gdzieś na wykopie, że szafa powiedział, że ziemia, nie, że szczepionki działają i ziemia jest okrągła. I większość jego widzów się obraziła. Nie wiem, czy to prawda. Może wy coś o tym wiecie. Znaczy, czy to prawda, że działają szczepionki i czy ziemia jest okrągła, to wiemy, ale... Czy się obraził naprawdę? Ciekawe. No nie wiem, ja bym szedł tam. U mnie w rodzinie ciotka przeszła na buddyzm, chodzi na akupunkturę. I co jeszcze robi? Wierzy w autyzm w szczepionce. No fajnie ma. Może też ma autyzm, tylko jeszcze... Właśnie dopiero teraz stwierdzony. Jezu. Widzieliście, jaka tam jest gigantyczna antena? O! Kolejna tuba. Ciekawe, jaki ma numerek. Trzy. No to... Któż by się spodziewał? Jak poprzednie miały jeden i dwa. A tu nagle trzy. Już Michael też jest za akupunkturą i autyzmem. Wracamy do bazy, kurde. Nie no, na początku te perki tak brałem, bo mówię, o kurde, jakieś tam widzenie. Widzenie przeciwników przy skradaniu. A na co to komu, a dlaczego? A teraz jak to mam? To przecież jak ja miał przez te tunele przechodzić, bez tego, to nie wiem, jak bym to robił. Uciekamy. Tu już radio jest zrobione, nie? Mhm. Robię to radio, ale nie wiem. Co, jak wyślemy tej babie dokumenty, co nam powie? Ona nam powie, świat jest zagrożony, musisz go ratować. Artim.
Tu w ogóle powinno być więcej oaz, bo wiem, że o jakiejś jeszcze oazie mówili, tylko jestem ciekaw, gdzie ona jest. Może to było to na północy miasta, ja tam nie polazłem, kurde. Abym miał tak blisko wtedy. Zasieki tutaj są wszędzie. My się nie przejmujemy tym, tylko idziemy dalej. Dobra. Lecimy w gorące. Dokumenty wysłać. To mi coś powie. Patrz, jak ona szybko analizuje je. Moss? Wait, they were making people mad? Yeah, not quite. These were probably test subjects, no longer fit for experimentation. So they were trying to get some use out of them. God, why would they use test subjects? You need living people for converter tests. I'm not sure the Soviet government knew about this, but New World would study how the conversion affected the test subjects. This was a crime. It was murder. But we need to tell the old world about it. Okej, okay, czyli oni testują coś na ludziach, nie? Coś tam testują, to testy, co im nie wyjdą, to... zaatakowali nas. I know about Station M2, about Podzemka, about your torture of thousands of people. You are to blame for their deaths. And everyone will know that soon enough. Volunteer, I remind you that slander and false accusations directed at the conglomerate will be harshly... Yeah, yeah, of course. Eleonora, we need to act. Do you have a plan? Yeah, I've been thinking about it. And I called that merchant who introduced us. We need to get to Granichi Peak. Dobra, czyli my musimy ujawnić światu, co się tu wydarzyło w Graniczni. Mogę już chodzić? Nie. Bo ponieważ czemu? Dobra. To jeszcze idziemy temu na dole oddać questa. Licz graniczny pik. Practically no competition on this island, but I'm not about to get lazy. A, to już się skończyło. No dobra, no to okej. Okay. Czyli ten quest się już sam jakby z siebie oddał. O! O, ma w ogóle jakieś questy, quest story. Current rank of trust. O kurde, nie wiedziałem, a ten też ma takie coś? Nie. Backpack. Ciekawostka.
A, nie wiedziałem w ogóle, że takie funkcje są. Nie wiem, jak tu można tym malować. Coś tu jest nie tak. Dobra, steel, liquid, piły. To potrzebuje, to potrzebuje, to potrzebuje. Dobra. Idę krawcić. Czemu mam noc? Bo kurde, gra jest mroczna. A po pierwsze mogę drugi level buldożera zrobić. No to by było najlepiej na tych zrobić, na młotach. No i to cryo jestem w stanie zrobić i to było chyba na tyle. Zobaczmy, czegoś jeszcze nie ugotujemy. Nie, możemy wodę zagotować. Zauważcie, że brudna woda też się da brudną wodę pić, tylko troszeczkę mniej daje ten wody, po prostu 5%, a jak się zmiesza z ziołami na herbatę, to daje jeszcze więcej wody. Właściwie tyle różnic. Więc ja bym tak, to bym recycle zrobił. Tu bym zrobił recycle. O, to mi raczej... A dobra, też zróbmy recycle. No to można tutaj dać. Dobra, i czy my tutaj coś mamy ważnego, tak właściwie? Nie wiem, czy ten quest się nie powinien zakończyć, ale... No, zobaczmy od góry. Wodę sobie zostawię. Mimo, że teraz już jej bardzo dużo mam. Nie ma miejsca w tym. Dobra, to. Ja to mogę wziąć. To mogę naprawić. Inspect. Mógłbym kiedyś wziąć na przykład całą herbatę i zrobić jakieś fajne wypieki. No dobra, powiedzmy. Bardzo dużo mam wody i żarcia, to dlatego. I co, idziemy, tak? Graniczny pik musimy reach. Gdzie to jest?
O fuck, dobra, czyli idziemy do... O, tu jest do stacji numer 3. Ale nie wiem, gdzie jest trójka. To pójdziemy do dwójki, przeniesiemy się tu i do Greenwich Peak. A tam była ta radiostacja, nie? Widzieliśmy ją, taka gigantyczna. Mogliby mieć... O kurde, już się będzie za ten pająk. Coś fajnego by mogli mieć. Ale widzę, nic nie mają. Dziewczyna dała mi kosza, szmula jedna. Powiedziała, że to za szybko, żeby zdecydować, czy może być moją dziewczyną. Aha. Czyli najpierw coś ten było, a później stwierdziła, że a, to może... Może jednak jeszcze będę jego koleżanką. Bo w sumie... Chętnie bym zobaczyła, jak to jest z innym, tak? O, no to nieźle. Ale była twoją dziewczyną, czy ci się tylko wydawało? A, miałem pomachać. Macham tam Burakowi, Bodziakowi, macham wszystkim bakłażankom. Nie była. Chciałem, żeby była, dlatego wolę grać w gry przynajmniej... No to jakby nie była, to jak mogła cię zostawić? Nie rozumiem. Dziewczyna dała mi kosza. Aha, że dała ci kosza, że jak próbowałeś. A, że tak ci dała kosza. Przepraszam, nie zrozumiałem. Myślę, że z tą zerwała. A, to tam dała ci kosza. To... Tak to bywa, no co? Raz się udaje, raz się nie udaje. Upatrzysz sobie jakąś następną i co? I kurde, następna szansa, no. Ale wielka antena. Wiedziałem, że coś się będzie przy niej robić. No nie mogła teraz tak stać po prostu antenka bez niczego. I już zaraz grube nadawanko będzie tutaj odprawiane. Tylko czy ktoś przyjdzie mnie powstrzymać. Zobaczmy, czy mam amunicję. Już sobie chyba przeładuję. Okej. Muszę aktywować transmitter. A, widzę, że tu są ziomeczki jakieś. Się coś grzeje. Prawie jakby mnie ktoś widział, ale... Dobra.
O jebany, widzieliście jaki ninjutsu? Mnie ktoś widzi, nie wiem, ten z dołu czy ktoś. Everything is ready, Eleonora. You can begin. Hello. My name is Eleonora Vishanova. I'm a citizen of the United Soviet Republics. If you're listening, please do not change stations. Give me just 1 minute of your attention, for what I have to say has affected us all. It's about Day X. Here's what happened. We all know that New World Corporation 2 years ago blamed Ognin of sabotage, of an act of terrorism. Which, in all honesty, destroyed the world as we knew it. However, things were not that simple. Our organization, Pravda, has been conducting an independent investigation for several years now. And our fears have been confirmed in the past few days. Even if the New World Corporation was not a direct participant in the Day X catastrophe, it's to blame for failing to control its breakthrough department and for allowing dozens, even hundreds of crimes against humanity. We have documents confirming this, and we implore the global community to intervene in what is happening to our country. We can't implore our own government, for the people who are in it are puppets of the corporation. We can't implore the corporation itself, since it sees no profit in admitting its mistakes. We can do nothing here. We can't spread the truth that they are trying so desperately to hide. And so we ask for help. We can't allow the affair yet. Yeah. Eleonora, something's going on. I have to go. Run! They're jamming the signal and have likely sent patrols to the radio tower. Get out of there! Kurde, patrole nowe. No i co, i uciekam. Chyba nie jest jakiś wielki problem. Alright, Eleanor, I'm safe. Dobra. Wonderful. Uciekliśmy. We did it! We told everyone the truth. We're already getting calls at our office. People from our country, from every city, and people from other countries. We're getting the truth out to everyone. I have to go. I think you understand. Hey, one second. Yeah? Just be careful. No idea what New World will do. Of course. Be careful. No dobra, no świat się dowiedział o tym, że oni eksperymenty robili, korporacja i doprowadzili. O, teraz mi głowa gada sama do siebie. I'm the voice from your head or from the radio, like you said. I'm hearing things again. Insulting my existence. Oh yeah, as if that's the crazy thing. Here I am talking to a random unknown voice thing, and it's trying to tell me I'm crazy for questioning it. What do you want? And what are you? Oh, nothing. I'm just surprised at how quickly you've changed. Lots of new things to learn, and just look at you now, betraying the conglomerate you worked for. Oh my, so grown up. Betraying? You must be kidding me. I was following my conscience. That catastrophe wasn't my fault, but I hope I helped tell the world the whole truth at last. Maybe now all of this will finally come to an end. Naive as ever. No dobra. Eleonora, are you still in one piece? Yeah. I gave my pursuers the slip. Oh, Lord. You did it. I'm so happy. You...
Thank you. We all did it together as a team. All of Pravda must get the credit. But what are we going to do now? Do we have a plan? I'm working on it. But we've got a problem. What problem? For quite a while, one at Locals has been providing us with intel. While you were on your mission, I asked him to find something. It's been several days since he last made contact. What was the task you gave him? Jakiś koleś zaginął. The black boxes are the planes that crashed on the island. On day X, New Light arranged for all stuff on the department developed to be evacuated. But Victor wasn't going to hand anything over. So they shot the planes down. They shot their own people down? These weren't their own people anymore. By then, Breakthrough had morphed into something separate from New Light. Ognin tried his best to keep us a secret. Zestrzelił jakiś swój własny samolot, bo ludzie tam... He manipulated the members of the commission. Creating Breakthrough was Ognin's revenge for getting kicked off the conglomerate's board. They must have told you during training that you'd encounter people here wearing New Light uniforms. This isn't just some small group of Ognin loyalists. The old New Light is split in two. Terrible things are happening on mainland. Terrorist attacks, clashes, full-blown civil war, and they're hiding it from the world community. Right now, New Light is one big-time bomb, and if it explodes a second time, it'll destroy this world. The black boxes and the recorded conversations in them will supply all the evidence. Exactly. Where must I begin? Our man hid in a bunker in Sector D3. It'd be best to start there. Copy that. On my way. W jakimś bunkrze koleś Kitra. Ale gdzie to niby jest? Find the spy bunker in the 3. Aha. Okej. Nie, to ja chyba do bazy wrócę. Żeby sobie odłożyć rzeczy. Jezus, jest cała mi obca cywilizacja. O której chcę dzisiaj spać? O Jezu, ja bym chciał nagle zasnąć już w tym momencie. Znaczy jeszcze bym tylko live'a skończył. Nie tak, że nagle w trakcie live'a zasypiam. No, albo idziemy tego questa tam jeszcze zahaczyć. A tam później byśmy mogli do tej tuby numer 1 się dostać i by było wszystko po kolei. Nie. I siup, kurde. Co wy tam o samochodach gadacie? Metrów do bazy. Ale wiecie, tam jak są te questy takie poboczne, jestem ciekaw, na czym one polegają. Najprawdopodobniej niezbyt wybitne na jakimś farmieniu, ale kto wie, były takie questy, że musieliśmy na przykład tego szaleńca znaleźć, nie? No spoko, quest z szaleńcem. No, ale jestem biolog, jest inżynier. Jakby tych NPC-ów jest na mapie kilku od questów, nie? Frio.
Ciekawe, jak to działa z tym zamrażaniem. Jak się moja Mazda sprawuje? No fajnie, no jeździ. Wszystko jest git. Mi się podoba, no. Hey there. Looking to stock up or free up some room. Mogę coś sprzedać. Ile za te płacą? Za te medykamenty? Niezłe. Strasznie dużo, no tyle chciałem wam powiedzieć. Co on mi tu może sprzedać? Shotgun ammo. No nie wiem, baj. Nie wiem, co to robi ten nullifier. Co się z tym robi? To jest tylko na jeden raz, ale nie wiem, co to może znulifikować. Jeszcze można nie. Dobra. Coś by tu trzeba było zmielić. Recycle. Dobra. Dobra, i teraz powinniśmy znaleźć bunkier szpiega, no ale zróbmy sobie przerwę.